Nowodworscy policjanci zatrzymali 47-letniego mężczyznę, który przez internet prezentował treści pornograficzne oraz wykonywał czynności seksualne przed osobą podającą się za małoletnią. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie telefon komórkowy oraz nośniki pamięci. Na chwilę obecną trwa postępowanie, które zweryfikuje wszystkie te okoliczności. Na chwilę obecną mężczyzna usłyszał też zarzuty. Zgodnie z decyzją prokuratury wobec niego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Zaczniemy może od tych takich bardziej, że tak się wyrażę, tych bolesnych dla dziecka słów. A może sam może przeczytasz, co? Jak już tak miałeś odwagę pisać do dziecka, to może przeczytasz to teraz na głos, wyraźnie. Miałeś odwagę pisać do dziecka, to miej odwagę teraz nam przeczytać. Nie, dobra, dziękuję. Nie, proszę to przeczytać. Nie wiem, czy mogę oglądać. Wyraźnie, proszę. Powiesz, że mam. Proszę wyraźnie. 14 lat. Możesz podszedć tylko nikomu nie gadaj, kochana. Okej. Okay. Proszę wyraźnie, my tu nie przyjechaliśmy spać. Aha, rozumiem. No i już poszli. To znaczy, że jak nikomu nie powiem, to mogę... Fajnie, aż mi stoi. Na to dziewczynka, to znaczy... Siusiak mi stoi. Mówi ci to coś? Tak. To się pisze do dziecka? Nie, nie. To jest normalne? Nie, nie jest normalne. Powiedz mi, co to mu kierowało, człowieku? Nie wiem, głupota jakaś. Tak? Mówisz mi, że to każdy mówi przy zatrzymaniu. Wielki tam płacz, lament, bo złapali go. Niestety. Tam, gdzie pojedziesz... Tam się to dobrze zaopiekuję.